Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na temat historii tkanin jedwabnych w XVIII wieku. Przepraszam Was za dłuższą przerwę, ale po prostu miałam swoje wyjazdy i teraz dopiero mogę przygotować kolejny odcinek. A też chciałam się usprawiedliwić, ponieważ ostatnio właśnie publikowałam fragmenty wykładu z Muzeum Narodowego w Warszawie. Właściwie to w planach miałam coś takiego, żeby ten wykład po prostu podzielić na odcinki i tutaj po kolei publikować, ale okazało się, że tak naprawdę miałam trochę mało czasu i nie zdążyłam powiedzieć wszystkiego, musiałam zrezygnować z wielu bardzo ciekawych tematów, a inne z kolei później w dalszej części już mojego wystąpienia tak naprawdę skrócić i w sumie przedstawić pewnie takiego wręcz planu punktów. I dlatego postanowiłam właśnie, że resztę dogram w domu i przedstawię Wam w takich właśnie krótkich odcinkach po kolei różne zagadnienia dotyczące właśnie tkanin jedwabnych w XVIII wieku. Chcę Wam też przedstawić moją nową kocią asystentkę, która mi bardzo pomaga właśnie w pracy nad tymi filmami, zajmuje się montażem, wkleja obrazki, naprawia dźwięk. Generalnie jest niezastąpiona. Przez chwilę będzie nam towarzyszyła, a później już się zajmie właśnie efektami specjalnymi w tym filmie. On już właśnie ma bardzo dużo obowiązków, także musicie jej wybaczyć. Dzisiaj chciałabym się zająć tkaninami portugalskimi. To jest bardzo ciekawy temat. Jesteśmy cały czas na samym początku XVIII wieku, praktycznie na przełomie XVII i XVIII wieku. Te tkaniny portugalskie są bardzo charakterystyczne. Niestety wiemy o nich bardzo niewiele. Obiekty muzealne, klasyfikowane jako tkaniny portugalskie, bardzo często w różnych muzeach po prostu są opisywane na różne sposoby. To za chwilkę też na konkretnych przykładach będę chciała Wam pokazać, jak czasami w jednym muzeum, czasami w dwóch muzeach znajduje się ta sama tkanina, fragmenty tej samej tkaniny i w jednym muzeum są opisywane inaczej, w drugim muzeum są opisywane inaczej. Ja myślę, że kustoszy tych muzeów mają bardzo mało czasu i po prostu skupiają się widocznie na innych obiektach, stąd też może nie znają tak dokładnie zbiorów z innych kolekcji i nie zauważyli, że w tych innych kolekcjach czasami znajdują się te same znaczy inne próbki, ale tych samych tkanin i w związku z tym nie wiedzą, że ich koledzy z zagranicy może mają inny zdanie na ten temat, nie prowadzą żadnego dialogu między sobą, co mnie trochę dziwi, no ale też z drugiej strony domyślam się, że po prostu to wynika z braku czasu, że oni się zajmują innymi sprawami. Niemniej, gdybym ja na przykład była asystentką albo adiunktem w takim dziale, no to już bym się tym zajęła raczej i pewnie jakoś bym się starała te sprawy wyjaśnić, sprostować i po prostu pogłębić wiedzę. Dzięki temu, że właśnie w różnych kolekcjach są próbki tych samych tkanin i daje to możliwość dialogu na przykładzie bardzo konkretnych, po prostu konkretnych przykładów. Dobrze, to przejdźmy już do tkanin portugalskich. Dzisiaj będę mówić o specyficznych tkaninach, takich z dosyć krótkiego okresu czasu. One są w sumie roboczo tylko datowane. Tak jak mówiłam, to datowanie nie może być niestety przeprowadzone dokładniej. Roboczo są datowane tak ostatnie 5-10 lat XVII wieku i pierwsze 5-10 lat XVIII wieku. W sumie no duża rozbieżność, tak? Zwłaszcza w tym okresie, kiedy te trendy zmieniały się bardzo szybko. To będą tkaniny wszystko odzieżowe. Moje zainteresowanie tkaninami portugalskimi zaczęło się od tej konkretnej tkaniny z moich własnych zbiorów. Jest to jedna z najbardziej unikatowych rzeczy w mojej małej kolekcji. Bardzo ciekawa, bardzo rzadka i no właśnie taka intrygująca. Kiedy ją kupiłam, wiedziałam, że widziałam coś takiego wcześniej w Metropolitan Muzeum, że widziałam podobne przykłady.
pod względem kompozycji, dlatego zaczęłam właśnie przeszukiwać na nowo zbiory met, żeby trafić na coś podobnego i żeby znaleźć więcej tego typu przykładów i jakoś to po prostu zaklasyfikować, uporządkować sobie w głowie, co to może być za tkanina, z jakiego okresu, w ramach jakiego stylu. Oczywiście wiedziałam, że jest to ewidentnie rodzaj tkaniny protobizarowej, właśnie z takiego okresu przejściowego. Ja bardzo lubię takie okresy przejściowe. Właściwie one są moim głównym przedmiotem zainteresowań. Tutaj nie mówię tylko o stylu przejściowym dla tkanin bizar, ale też właśnie bardzo lubię protorokoko. To jest bardzo interesujące, tak samo jak później, no nie przepadam za bardzo za klasycyzmem, ale właśnie ten okres dochodzenia do klasycyzmu jest bardzo ciekawy właśnie pod koniec wieku XVIII. Takie okresy zawsze przejściowe, kryją w sobie najwięcej tajemnic, są najmniej oczywiste, te przykłady są takie nietuzinkowe zawsze, jest jakaś taka większa swoboda artystyczna i więcej ciekawych rzeczy można na tych przykładach po prostu znaleźć. To, co widzicie teraz na slajdzie, to jest właśnie skan z tej mojej tkaniny. Ona nie zmieściła się w całości w skanerze, także widzicie tutaj tylko detale. I ja, przyglądając później zbiory Metropolitan Museum, dokonałam olbrzymiego odkrycia. To, co widzicie w tej chwili z kolei, to jest przykład innej tkaniny z Metropolitan Museum, którą ja znałam już wcześniej. I szczerze mówiąc, kupując tą swoją tkaninę żółtą, byłam przekonana, że to jest fragment tej samej, którą widzicie w tej chwili na slajdzie i że po prostu ona ma inny kolor tła. Ja nie mogłam po prostu w to uwierzyć, no bo to jest naprawdę wyjątkowo unikatowy jedwab pod względem wzorniczym, ale też no, musicie zdać sobie sprawę, że te okresy przejściowe były krótkie, te produkcje były dosyć ograniczone i takie dziwaczne projekty produkowano później w dosyć wąskim zakresie, także to są naprawdę ciekawe obiekty. Potem, porównując te dwie tkaniny, doszłam do wniosku, że to jednak nie jest to samo, że są znaczne różnice, ale można mieć jednak mimo wszystko pewność, że pochodzą one z tej samej manufaktury. I ta tkanina tutaj została przez kustoszy Metropolitan Museum zaklasyfikowana jako tkanina portugalska z początku wieku XVIII. I to jest bardzo ciekawe. Ja znalazłam potem więcej podobnych przykładów. W związku z tym również uznaję swoją tkaninę za tkaninę portugalską. Mało tego, pochodzącą bez wątpienia z tej samej manufaktury, co ta tutaj prezentowana, ze względu na podobieństwo niektórych motywów, a przede wszystkim niezaprzeczalne podobieństwo kompozycyjne, które, jak wydaje się, jest w ogóle charakterystyczne dla tkanin portugalskich. Czyli takie umieszczenie właściwie dosyć przypadkowe, można powiedzieć dosyć chaotyczne wręcz, motywów, bardzo zróżnicowanych na gładkim tle. Gładkie tło bez żadnej próby uzyskania jakiejś głębi, to tło jest płaskie, z reguły tutaj widzę, że raczej atłasowe. Nie ma w tle adamaszku, nie ma też rzucików, nie ma żadnej próby stworzenia jakiejś głębi planów, tylko mamy po prostu gładkie, takie zupełnie płaskie tło i na nim właściwie rozrzucone rozmaite motywy. One są umieszczone dosyć gęsto, ponieważ są to tkaniny bogate i właśnie takie zagęszczenie motywów w jakby wpływało też na trudność i kosztowność produkcji, a więc można uznać, że te tkaniny są raczej właśnie bogate. One są broszowane przy użyciu bardzo zróżnicowanej nici. Ja może jeszcze wrócę do tej mojej, bo tutaj na tym skanie widać to wyraźnie. Tutaj mamy tle właśnie gładki atłas jedwabny, takim bardzo intensywnej, pięknej żółcieni indyjskiej.
Również jest to drogi kolor i motywy są broszowane właśnie bardzo takimi zróżnicowanymi nićmi. Po pierwsze mamy jedwabne nici szenilowe, które widzimy tutaj w partii tego lwa u dołu albo tego właśnie pawia. Mamy nici skręcane, takie karbowane, można powiedzieć, kordonety w partiach właśnie tej fontanny, czy jakichś skałek, czy właśnie wody. Oczywiście też gładkie nici i nici metalowe, kordonety i oczywiście w różnych kolorach. Bardzo ciekawe zróżnicowanie. Podejrzewam, że w tej następnej tkaninie, którą teraz znowu widzicie na ekranie, tej właśnie z Metropolitan Museum, występuje podobne zróżnicowanie, chociaż tutaj ten slajd jest zbyt małej, zbyt niskiej jakości, po prostu zbyt niskiej rozdzielczości, żeby to ocenić, ale raczej podejrzewam, że jest to samo. No, podobieństwa są niezaprzeczalne. Mamy troszeczkę inaczej rozwiązane, ale właściwie identyczne motywy, takich pawi na przykład. Pawi, które wywodzą się jeszcze ze wzornictwa perskiego, wczesnośredniowiecznego, które przeniknęło do Bizancjum i całej Europy. I pawie takie były też bardzo popularne w hafcie domowym, takim nieprofesjonalnym, być może kopiowane właśnie z tkanin, jako wzór do haftu, jako motyw zdobniczy w hafcie, były haftowane przez młode panny w procesie edukacji i wychowania właśnie na takich samplerach, przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie i być może właśnie przetrwały tak długo w tym wzornictwie właśnie portugalskim. Widzimy tutaj również bardzo piękne fontanny. Ja na przykład mam olbrzymią słabość do takich motywów architektonicznych i ogrodowych w tkaninach. W ogóle przestrzeń, architektura i ujęcia takie w ogóle perspektywiczne w tkaninach są moim zdaniem szalenie interesujące i takie naprawdę... No, wydaje mi się, że są trudniejsze w ogóle do uzyskania, a stanowią taki niesamowity atut estetyczny w tych tkaninach. Jest to też coś zaskakującego, takiego nieoczywistego. I zarówno w tej, jak i w mojej tkaninie mamy właśnie fontanny. One są bardzo podobnie rozwiązane. W obu są japońskie karpie, użyte jako taki element właśnie główny, zdobniczy w tych fontannach. Z tym, że na mojej tkaninie są to dwa karpie, które się przeplatają, a na tej tkaninie z Metropolitan Museum to są karpie, które tak obok siebie występują. Poza tym właściwie fontanny są prawie identyczne. Oprócz tego na tkaninie z Metropolitan Museum widzimy palmy, na których siedzą papugi. Papugi, które są właściwie identyczne jak w haftach i iluminacjach w księgach gotyckich. Takie papugi występowały właśnie w tkaninach haftowanych Opus Anglicanum oraz w księgach iluminatorskich właśnie z tego samego okresu właśnie dojrzałego średniowiecza, XIII-XIV wiek. Wynikało to z faktu, że te pracownie rzemieślnicze w średniowieczu były takie bardzo wielo, można powiedzieć, interdyscyplinarne. Tak, to nie były pracownie ściśle haftarskie, tam one skupiały bardzo wielu różnych specjalistów z różnych dziedzin i tak właśnie byli rysownicy, czyli iluminatorzy, byli rzemieślnicy, którzy zajmowali się tylko haftem metalowym, tylko haftem jedwabnym, tylko naszywaniem pereł, tylko wyrabianiem nici metalowych, byli złotnicy, którzy wyrabiali drobne elementy właśnie w użyciu, znaczy przeznaczone do użycia w haftach takich luksusowych, prestiżowych zamówieniach, gdzie potrzebne były takie właśnie drobne elementy. Właśnie jubilerzy, którzy wykonywali też biżuterię, niezależnie od haftów. Często współpracowali właśnie snycerze, wykonujący drobne elementy albo na podkłady do haftów, albo właśnie w ramach swoich zamówień. No i oczywiście zatrudniani byli też czasowo teolodzy, którzy współpracowali przy po prostu opracowywaniu
programów ikonograficznych w tych właśnie bardziej skomplikowanych haftach o przeznaczeniu właśnie liturgicznym. W związku z tym ci rzemieślnicy różnych dziedzin posługiwali się tymi samymi wzornikami. Wzornikami właśnie, które zawierały rozmaite motywy, z których oni później czerpali i kopiowali właśnie w księgach i w haftach. Czyli na przykład występowały różne rodzaje ptaków, różne rodzaje kwiatów, już z konkretnymi rozwiązaniami graficznymi. I tutaj właśnie ta papuszka jest takim doskonałym przykładem. Oczywiście ona musi mieć swoją genezę jeszcze starszą, zaczerpniętą pewnie ze wzornictwa Bliskiego Wschodu. Natomiast już z całą pewnością mogę powiedzieć, że takie papuszki pojawiały się właśnie i w haftach gotyckich, i w iluminacjach gotyckich. Bardzo, bardzo podobne. I tutaj znowu na tej tkaninie właśnie samego początku, myślę, że to jest pierwsze 5 lat XVIII wieku, tutaj znowu się ta papuszka pojawia. Te palmy, na których ona siedzi, również są takim motywem, który się często powtarza w tkaninach, i to nie tylko portugalskich, ale też włoskich, hiszpańskich, być może też, na pewno też holenderskich, bo Holandia również dużo czerpała z takich wzorców właśnie daleko i blisko wschodnich, a tutaj ewidentnie te motywy są takie bardzo orientalizujące, egzotyzujące. Powstały właśnie na fali mody na wszystko, co sprowadzane ze wschodu. Tak jak mówiłam, to są tkaniny protobizarowe, a więc takiej fazie poszukiwawczej, a jak wiadomo, tkaniny w stylu bizar właśnie powstały dzięki temu, że trzeba było sprostać takim egzotycznym gustom europejskich elit. Motyw, który można uznać za główny, no bo taki największy i najbardziej złożony, to jest pasterz, który siedzi na wzgórzu porośniętym roślinami w otoczeniu swojej trzody. On ma jakąś taką bardzo dziwną czapkę, która wygląda trochę jak czapka z daszkiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak ją zidentyfikować. Pewnie jest to jakiś element stroju ludowego z Portugalii. W każdym razie możemy się domyślać, że jest to na przykład król Dawid w otoczeniu swojej trzody. Tego nie jestem pewna na 100%, ale takie motywy starotestamentowe były bardzo w tamtych czasach w tkaninach popularne. Z tego też względu pierwotnie, jeszcze wrócę na chwilę do mojej tkaniny, pierwotnie myślałam, że również na mojej tkaninie są motywy starotestamentowe. Tutaj w dolnej partii widzą Państwo takiego jaguara broszowanego nicią szenilową, a z kolei u góry widać jakby dolną partię ciała ludzkiego i dolną partię też ciała zwierzęcego. I jest to ewidentne, znaczy u mnie na tkaninie widać to, tutaj może w kamerze nie widać tego dokładnie, ale tutaj chodzi mi właśnie o ten motyw. Widać go trochę bardziej, większym jakby. Nie jest tak skadrowany, jak mi wyszedł właśnie w skanerze, troszeczkę ucięty. W każdym razie to jest walka człowieka z lwem. Ja myślałam pierwotnie, że to jest walka Samsona po prostu z lwem. Ale moje domysły okazały się nieprawdziwe, ponieważ okazało się, no właśnie, że ta tkanina, którą wzięłam na początku za taką samą jak moja, okazało się, że są tam jednak pewne różnice i że to jednak nie jest to samo. Ale o dziwo, udało mi się znaleźć jeszcze jeden ciekawy obiekt w zbiorach Metropolitan Museum. To jest właśnie ten ornat, który w tej chwili widzicie na fotografii. Możecie sobie o nim więcej poczytać i zobaczyć więcej zdjęć właśnie w większej skali, powiększenia i detale na moim blogu w poście, do którego link w tej chwili widzicie na ekranie. To jest ornat, no właśnie, tak jak mówiłam, również w zbiorach Metropolitan Museum, również datowany na sam początek XVIII wieku. I również przyporządkowany manufakturom portugalskim. I co się okazuje, że właśnie ta moja tkanina,
to jest fragment takiej samej jak ta, z której jest zrobiony ornat. Różnica jest tylko w kolorze tła. No to jest normalne, no bo jedna manufaktura mogła produkować ten sam projekt w różnych wersjach kolorystycznych, tak samo jak i dzisiaj. A więc tutaj to niczemu nie zaprzecza, ale projekt, motywy, kompozycja, wszystko jest po prostu identyczne. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj oczywiście mam na myśli tą tkaninę w bokach ornatu, ponieważ na środku mamy kolumnę haftowaną w motywy religijne. Monogram Chrystusa, kwiat róży związany z kultem maryjnym, poniżej pelikan, symbol ofiary Chrystusa i owoc granatu, symbol władzy Chrystusa nad światem. Natomiast tutaj widzimy z kolei tył ornatu. Znowu w kolumnie mamy motywy haftowane. I teraz okazuje się, że na tej tkaninie w ogóle jest dużo więcej ciekawych motywów niż na mojej, że to całe spektrum, które się znajduje na moim fragmencie, mimo że jest tak dużo już tutaj elementów, bo i pawie, i fontanny, i walka właśnie człowieka z lwem, i jaguar, i właśnie tulipany też, wzięte też jakby ze wzornictwa bliskowschodniego, że to jeszcze nie jest wszystko i że tutaj na tej tkaninie ornatu, gdzie mamy większy fragment, pojawia się dużo, dużo więcej jeszcze ciekawych motywów. A mianowicie, oprócz tej fontanny, która jest u mnie, jest jeszcze druga, bardzo podobna, ale rozwiązana trochę inaczej. Są również wielkie indory, są drzewa cyprysowe, palmy, no i oczywiście widać też w całości motyw tego człowieka walczącego z lwem, to jest najprawdopodobniej walka Herkulesa. Dlatego, że tutaj jednak okazuje się, że dominują właśnie motywy mitologiczne, a nie starotestamentowe tym razem. U góry znajduje się też przepiękny jednorożec w takim bardzo charakterystycznym rozwiązaniu graficznym. To mam nadzieję, że zapamiętacie, dlatego że do tych koni jednorożców jeszcze będziemy wracać, zające, różnego rodzaju zwierzęta, no i motyw główny, który jak się okazuje nie załapał się na mojej tkaninie. Niestety, bardzo mi przykro. Myślałam, że może te fontanny już są wystarczająco wspaniałe na motyw główny, ale okazuje się, że był jeszcze jeden, taki naprawdę główny, bardzo rozbudowany, w podobnej w sumie kompozycji jak tamten pagórek, na którym siedział właśnie Dawid w otoczeniu trzody. Tutaj mamy no rzeczywiście bardzo bliski stylistycznie, ale troszeczkę odmienny ikonograficznie motyw. Tutaj głównym motywem jest właśnie taka grota skalna, w której siedzi Apollo, grający na harfie. Z tej groty skalnej tryskają źródła. Głowę ma w takim nimbie słonecznym. Przepiękny motyw. No bardzo żałuję, że to się na moją tkaninę nie załapało, na ten właśnie mój niewielki fragment. Bardzo ciekawy przykład. To są oczywiście tkaniny odzieżowe, z tego, czy to stroje świeckie na ogół. Tutaj akurat wykorzystano oczywiście też na ornat, no ale w ogóle te tkaniny są tak rzadkie, tak unikatowe, że niestety nie zachowały się w dużej ilości, a już zwłaszcza nie zachowały się na ubiorach i w ogóle ubiory z tego okresu też należą do olbrzymiej rzadkości. Przecież większość z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że ja od lat zajmuję się sukniami typu mantua, że to jest moje główne zainteresowanie w kwestii historii ubioru już od jakiegoś czasu. No i tych sukni mantua właśnie, które są tak naprawdę datowane od lat 70. XVII wieku i tak noszone mniej więcej do początku lat 20. XVIII wieku. To jest bardzo długi okres czasu, to jest prawie 50 lat mody na te suknie, a przecież takich
znanych obiektów muzealnych tego typu jest chyba raptem 5. To jest szokujące, prawda? Więc jakby trudno tutaj oczekiwać w takiej sytuacji, żeby zachowały się właśnie ubiory uszyte właśnie z tkanin takich, o jakich jest dzisiaj mowa w dzisiejszym właśnie filmie. Kolejna tkanina w Metropolitan Museum, również klasyfikowana jako tkanina portugalska, uznana za początek XVIII wieku, ja uważam, że jest troszkę starsza ze względu na kompozycję. Ta kompozycja nie jest jeszcze taka swobodna. Ja myślę, że ona może być z około 1700 roku albo nawet troszeczkę wcześniejsza. Ze względu właśnie na taką kompozycję symetryczną, osiową, na takiej właśnie osi wertykalnej, która jest odbita jak gdyby w zwierciadle, prawda? I tutaj mamy znowu bardzo podobne motywy, nie mówiąc już o kolorystyce, bo to też jest istotne przecież, że dana manufaktura miała takie i takie barwniki, danych kolorów, prawda, używała najczęściej. Także ja podejrzewam, że to jest wszystko z tego samego ośrodka produkcyjnego. Tutaj właśnie w sumie mamy bardzo znowu podobne motywy. Występuje znowu fontanna w takim bardzo podobnej formie jakby kielicha. W tym wypadku nie mamy japońskich karpi, tylko syrenę z podwójnym ogonem i z tej syreny właśnie tryskają źródła. Po bokach mamy jakieś takie, można powiedzieć, rajskie drzewa i w ogóle taka dosyć rajska jest ta tematyka, można powiedzieć, domyślać się, że tutaj tematem tej tkaniny jest po prostu Eden. Mamy takie właśnie rajskie drzewa pełne rajskich ptaków. Takich też ptaków bażantów, na które się poluje, prawda, i papug, i lwy siedzą też na gałęziach tych drzew, a poniżej jakieś jaguary, indyki, jakiś rodzaj lisów i na środku również paw, tylko że w takim ujęciu jakby centralnym. Bardzo ciekawy jest też ten kontrastujący, wybijający się właściwie poprzez swoją kolorystykę na pierwszy plan motyw jakiejś takiej dziwnej ćmy, czy też motyla, ewidentnie zaczerpnięty też ze starych ksiąg ze wzornikami. I kolejna tkanina w zbiorach Metropolitan Museum już z samego początku wieku XVIII, z taką bardziej swobodną kompozycją, znowu przypominającą tą z mojej tkaniny. Bardzo jest też, warto na to zwrócić uwagę, tutaj wszędzie podobny sposób broszowania. Czy w ogóle przy broszowaniu bardzo często właśnie używa się splotu skośnego w taki sposób, że osnowa przyłapuje wątki broszujące w takim układzie skośnym, ale tutaj w tych tkaninach portugalskich charakterystyczne jest to, że te skosy są takie bardzo szerokie, przez to też może te przyłapania, które układają się właśnie w skosy, są takie bardziej wyraźne. To zwłaszcza widać na tych kwiatach, u mnie też na moim tulipanie też jest to takie bardzo wyraźne. Moim zdaniem dosyć unikatowe, takie proporcje właśnie długości, jakby no, długości właściwie nici tego wątku broszującego do częstotliwości właśnie przyłapywania. Wyjątkowe, bo już na przykład tutaj widać, że na szatach tych postaci te przyłapania są częściej, prawda? I to już jest takie częściej spotykane. Natomiast tutaj na tych kwiatach, no takie bardzo szerokie są te wątki, ciekawe bardzo. Takie też unikatowe. To, co jest tutaj, no niestety ta tkanina jest taka bardzo zniszczona, także praktycznie nie wszystko dobrze widać, no ale też mamy motywy mitologiczne. Jest jakiś gigantyczny lew, jest postać siedząca na lwie, być może kobieca. Mamy też znowu postać u dołu, kobiecą, w hełmie z pióropuszem. Być może to jest bogini Diana.
albo Atena, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie te kostiumy tych postaci właściwie przypominają stroje teatralne, operowe z tego okresu, gdzie też często występowały oczywiście postaci mitologiczne i one wtedy w takiej bardzo charakterystycznej konwencji były ubierane. I tutaj właściwie te kostiumy są podobne. Oprócz tego znowu kwiaty. Mamy już też taką typową dla Bizaru taki właściwie surrealistyczny świat, takie załamanie, przekłamanie skali, można powiedzieć, prawda? Czyli gigantyczne kwiaty, przeskalowane, a obok właśnie małe postaci ludzkie. No i taka swoboda też kompozycji, już też jakby świadcząca o tym, że jest to tkanina późniejsza niż ta, którą widzieliśmy przed chwilą. Kolejna bardzo ciekawa tkanina portugalska, znowu z Metropolitan Museum. Niestety większość tych tkanin sfotografowana jest tylko w czerni i bieli, dlatego że no właśnie te tkaniny nie są dobrze opisane jeszcze, nie są dobrze opracowane, w związku z tym one nie należą do tak zwanych highlights, prawda? To nie jest jeszcze, znaczy one gdzieś tam po prostu są, można powiedzieć, na marginesie kolekcji, jako że nie są obiektem jeszcze takim zainteresowania naukowców, co mnie bardzo zaskakuje, bo jest to niezwykle interesujące i takie oryginalne. No ale też z tego względu właśnie te fotografie nie są takiej wysokiej jakości. Niemniej tutaj mamy już do czynienia ewidentnie już z jeszcze późniejszą tkaniną. Ja myślę, że około 1705 roku. Taka tkanina już ewidentnie bizarowa, ale w takiej uboższej o wiele formie niż te tkaniny właśnie znane nam włoskie, francuskie czy angielskie, czy holenderskie chociażby. Znowu tło jest płaskie. Nie ma tego, co w tkaninach typu bizar jest charakterystyczne, czyli w tkaninach typu bizar bardzo często, właściwie najczęściej, nie sądzę, żeby, chyba właściwie to jest norma, można powiedzieć, że jest adamaszek, który stanowi subraport do dekoracji broszowanej i jednocześnie jak gdyby jest głębią perspektywy. Tutaj znowu mamy kompletnie płaską kompozycję, która jest ewidentną kontynuacją tamtej tradycji, tylko zmienia się jakby trochę kompozycja właśnie rozmieszczenia motywów i sama tematyka. Jest tutaj o wiele bardziej egzotyczna niż na poprzednich przykładach. Coraz bardziej właśnie ona się wpasowuje w ten nurt europejskiego egzotyzmu pierwszej połowy XVIII wieku. Może ja się zajmę, gdybyśmy uznali tą tkaninę za tkaninę typu bizar, bo w sumie można by nawet się i o to pokusić, to raczej ja bym ją właśnie zaklasyfikowała jako tkaninę bizar w pierwszej fazie właśnie egzotycznej, ponieważ no, jest ona dziwaczna, jest kompletnie szalona i zaprojektowana ze sporym rozmachem, jednak widzimy tutaj jeszcze konkretne motywy, które możemy rozpoznać i nazwać. Nie ma tu jeszcze takiej rozpasanej abstrakcji, prawda, jak w tym prawdziwym bizarze drugiej fazy. To, co widzimy tutaj na tej tkaninie, to przede wszystkim jest, się rzuca w oczy właśnie mała architektura ogrodowa, pagoda na wzgórze z fragmentem płotu i takimi drobnymi kwiateczkami. Widzimy również statki azjatyckie razem z maleńkimi postaciami żeglarzy. Widzimy również Feniksa, który został ewidentnie skopiowany z ceramiki lub tkanin lub skroli dalekowschodnich, które oczywiście do Portugalii trafiały już od bardzo dawna i stanowiły źródło inspiracji i swoistą bazę motywów, wzorniki właśnie dla projektantów, a więc jest to kopia, podobnie jak ten element taki najbardziej abstrakcyjny, najbardziej taki zagadkowy, który widzimy właśnie w centralnej części tkaniny. Właściwie trudno to nazwać, ale
Nie można jeszcze powiedzieć, że jest to właśnie tkanina abstrakcyjna, bizarowa, bo nie jest to abstrakcyjny motyw zaprojektowany świadomie przez europejskiego desenistę, tylko jest to znowu motyw kompletnie skopiowany ze sztuki japońskiej bądź chińskiej z tego okresu, a więc kolejne takie zapożyczenie. Po środku mamy dosyć abstrakcyjnie ujęty właśnie wazon z pięknymi goździkami. Goździki oczywiście bardzo często występują w sztuce bliskowschodniej. Z kolei wazon jest tak w takiej stylistce, można powiedzieć, takiego wzornictwa barokowego. Poniżej znowu łódki wschodnie, ale troszkę inaczej zaprojektowane i papuszki znowu znane właśnie z późnego średniowiecza czy też renesansu. Bardzo ciekawy przykład. I kolejna tkanina, bardzo zniszczona, bliska tej, którą widzieliśmy wcześniej właśnie z postaciami mitologicznymi. Tutaj również mamy takie postaci, są to postaci kobiece w pióropuszach, w jakimś rodzaju takiego gorsetu inspirowanego zbroją i dosyć szerokiej spódnicy. Być może, no nie będę tutaj, przepraszam, nie będę tutaj wchodzić w to, co to może być za postać, ponieważ właściwie no, trudno tutaj powiedzieć. Poniżej jeszcze jedna postać kobieca i co ciekawe, tutaj występują również pawie, może one są nie do końca wyraźnie tak widoczne, bo są jakby mały jest kontrast kolorystyczny, ale tak raczej w dolnej połowie właśnie tej tkaniny widzimy właśnie pawie, powtórzone podwójnie w takim samym ujęciu właśnie jak na mojej tkaninie, również zaczerpnięte właśnie z tego wzornictwa perskiego. I tutaj znowu bardzo ciekawy przykład jeszcze z wieku XVII, również, bo to wszystko jest z Metropolitan Museum, tam jest największy zbiór tych tkanin, jakoś najłatwiej było to tam znaleźć. Jeszcze tkanina XVII-wieczna. Kompozycja jest bardzo uporządkowana, symetryczna, w odbiciu lustrzanym zaprojektowana, ale mamy znowu takie bardzo egzotyczne i jednocześnie antyczne elementy. Zwróćcie uwagę właśnie na statki, na przepiękne motywy syren. Słuchajcie, wiecie co, ja w ogóle pomyślałam, że tutaj jakby na filmiku to słabo widać te tkaniny. Ja chyba jeszcze właśnie wrzucę te tkaniny na bloga, zrobię taki post uzupełniający. Jeżeli macie ochotę przyjrzeć się tym tkaninom z bliska, zobaczyć detale, to odsyłam Was do mojego bloga i za chwilę po edycji filmu pojawi się na ekranie właśnie link do tego posta, także tam będziecie mogli sobie obejrzeć dokładnie. Natomiast no, bardzo ciekawe są właśnie te syreny. Motyw taki, który się pojawia też często na flizach holenderskich i portugalskich. Widzimy też takie ciekawe kwiatki w odbiciu z wiewiórkami. Donicę ogrodową z krzaczkiem i kwiatami. Postać czarnoskórego jeźdźca na rydwanie z takim koniem. I ten koń jest bardzo ciekawy, ponieważ on jest bardzo podobnie zakomponowany do tego jednorożca, który pojawiał się na tkaninie z Apollem na tym ornacie. I tutaj też widzimy takie przebarwienia pasowe w tle, prawda, które świadczą o tym, że tkanina była lansowana pasami, co było typowe dla wzornictwa XVII-wiecznego, później rzadziej w XVIII wieku. Ale za chwilę pokażę Wam tkaninę znowu w moich zbiorach, gdzie też jest ona lansowana pasami i gdzie występują konie czy jednorożce, no właściwie identycznie zaprojektowane jak te. To zobaczycie je też wyraźniej. O, i właśnie to jest ta tkanina. Tkanina w zbiorach tym razem Victoria and Albert, ale za chwilę Wam pokażę, bo ja mam taką samą w swoich zbiorach, więc zobaczycie właśnie, jak to wygląda w oryginalnej kolorystyce. To jest tkanina w moich zbiorach. Jest to
niekompletny bawet od sukni kobiecy. Niekompletny, bo tutaj z niewiadomych powodów został odcięty czubek, prawda? Więc niestety bardzo żałuję, że jest niepełny. Bawet to jest ta część ubioru kobiecego, która była naszywana z przodu gorsetu, żeby zasłonić ten właśnie gorset, część bieliźnianą, i był widoczny z przodu w otwarciu właśnie sukni mantua. Ja, kiedy zakupiłam ten bawet, to uznałam, że jest to tkanina włoska z trzeciej ćwierci XVII wieku. I później dzięki zainteresowaniu, właśnie pokazywałam go też w Muzeum Narodowym pani kustosz Ewie Mianowskiej i Monice Janisz, który jest tam adiunktem, żeby się właśnie upewnić, no bo to są jednak trudne tkaniny do datowania, bardzo trudne właśnie do rozpoznania, i chciałam się ich poradzić. Monika się bardzo zainteresowała i zaczęła szukać, i właśnie to ona trafiła na tą tkaninę Victoria and Albert, to ona zauważyła, że identyczna tkanina jest właśnie w zbiorach angielskich. I co ciekawe, okazało się, że Anglicy identycznie datowali tą tkaninę tak jak ja, czyli na trzecią ćwierć XVII wieku i na Włochy. W związku z tym mam dużą satysfakcję i może być, że jestem z siebie szalenie dumna, że już jakby taką mam wprawę w tych tkaninach, że udało mi się wspaniale tak odatować właśnie i przyporządkować tą tkaninę jak kustoszom angielskim. Czyli 1650-1675 Włochy, prawda? Bardzo, bardzo ciekawe. No tutaj na tej ta tkanina angielska jest troszkę większa chyba, także widać więcej. W każdym razie, jeszcze wrócę do tego mojego bawetu. Tutaj widzimy, właśnie też jest lansowanie pasami, to widać wyraźnie. Mamy wątek niebieski, który idzie przez całą szerokość w tym obszarze i lansuje motywy lwów i kwiatów właśnie na niebiesko. Wątek wiśniowy, który lansuje motywy kwiatów i zamku właśnie na czerwono. I wątek taki krewetkowy, to było właśnie zwane kolorem langusty. Na właśnie tutaj mamy te jednorożce, identycznie zaprojektowane jak tamte z tkanin portugalskich, albo jak te jednorożce z tego ornatu, i właśnie ptaki. Drugi kolor, który się tutaj pojawia w partii motywów, to jest wątek biały. Moim zdaniem to jest wątek liseré, który występuje na całej powierzchni tkaniny, i w partii tła zajmuje się on przyłapywaniem osnowy, która tworzy splot atłasowy, a w partii motywów jest puszczony luzem jako liseré i właśnie jest takim kolorem uzupełniającym do tych barwnych wątków dodatkowych lansujących. Dlaczego uznałam tą tkaninę za włoską? Ze względu na to, że wzorniczo i kompozycyjnie wydaje mi się, że ona kontynuuje tradycje tkanin lukańskich z XIII i XIV wieku. Tam również występowały zamki i zwierzęta o takiej właśnie lekko heraldycznej charakterystyce, w takiej właśnie kompozycji pasowej. Tutaj one są właściwie no, bardzo podobnie pomyślane, tylko że jakby kreska, że tak, jeżeli mogę się tak wyrazić, kreska jakby projektanta nadała im taki charakter bardziej barokowy. Niemniej jednak podobieństwo motywów do tkanin portugalskich nasuwa pewne wątpliwości. No i okazało się, to już moje poszukiwania sprawiły, że natrafiłam właśnie znowu na taką samą tkaninę, tylko jeszcze większą, w zbiorach Metropolitan Museum, która jest zupełnie inaczej datowana i opisywana przez właśnie kustoszy z Met. I to jest właśnie kolejny przykład tego, o czym mówiłam, że właśnie te tkaniny bardzo często pojawiają się takie same przykłady w różnych muzeach i są kompletnie różnie opisywane, co nastręcza wielu problemów, na przykład takim osobom jak my, które chcemy się uczyć, które czerpiemy wiedzę właśnie z tych zbiorów online muzealnych, a tutaj takie właśnie pojawiają się
różne wątpliwości. No i trudno sobie właściwie z tym poradzić. Jedynie możemy jakoś próbować po prostu dedukować, prawda? Ja uważam jednak, że to jest mimo wszystko tkanina włoska. Ze względu właśnie na kompozycję przychylam się tutaj też właśnie do datowania z Victor and Albert. Ja uważam, że tam ogólnie lepsze, bardziej wnikliwe są te opracowania niż Metropolitan Muzeum. A podobieństwo motywów moim zdaniem wynikać może z faktu, że te ośrodki nawzajem się po prostu inspirowały, że motywy się przenikały, tendencje się przenikały i nieraz naprawdę bardzo trudno powiedzieć z całą pewnością, czy dany wyrób jest z tej czy z tamtej manufaktury. Także to nie jest takie proste po prostu. Tutaj równie dobrze może się okazać, że za jakiś czas jakieś badania sprawią, że to wszystko, co mówiłam wcześniej, to jest bzdura i okaże się, że te tkaniny, które pokazywałam wcześniej, to w ogóle nie są portugalskie, tylko są włoskie, albo wręcz ktoś dostarczy wyraźnych dowodów na to, że ta tkanina, o której mówię w tej chwili, nie jest właśnie włoska, ale z całą pewnością portugalska. Kolejną ciekawostką z Metropolitan Muzeum jest ta tkanina bardzo niepozorna, która została sfotografowana właśnie tak bardzo blado, mało atrakcyjnie, właściwie wydaje się jakaś, no taka kompletnie nieinteresująca, ale to dlatego, że po prostu jest zła fotografia. I słuchajcie, ja też mam tą tkaninę. To jest kolejna właśnie ciekawa tkanina. Ja Wam dam linka w ogóle do fotografii moich tkanin, bo znowu tutaj też tak bardzo blado ją widać. Może ja wrzucę w ogóle tutaj też na film slajd z tą tkaniną. Ona jest bardzo piękna. Ja uznaję ją znowu za tkaninę włoską, XVII-wieczną. To jest tkanina obiciowa tym razem. Tutaj została ona datowana na XVIII wiek. No to jest już moim zdaniem błąd niedopuszczalny i to jest kompletna bzdura po prostu, dlatego że no tu nie ma po prostu żadnych wątpliwości. Cała kompozycja, motywy, wszystkie rozwiązania po prostu są ewidentnie druga połowa XVII wieku. Problem z tym raczej, żeby określić, czy to jest trzecia czy czwarta ćwierć XVII wieku. Gdyby to była tkanina odzieżowa, ja bym się przychylała do trzeciej ćwierci, chociaż nie na 100% też, ale ponieważ jest to tkanina obiciowa, a obiciówki zmieniały się bardzo powoli, bo tak jak też chyba mówiłam Wam w pierwszym odcinku o tej historii tkanin, to na przykład we Francji tkaniny odzieżowe chronione były patentem królewskim przez 5 lat, a tkaniny obiciowe przez 20 lat, czy 25, już teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ze względu na właśnie wolno zmieniającą się modę. No to w przypadku tutaj znowu tkaniny obiciowej znowu trudno powiedzieć. Dlatego właśnie, czy to jest tkanina z trzeciej czy czwartej ćwierci. Ale to nieważne. W każdym razie to pokazuje tylko znowu jako przykład właśnie tych takich różnych wątpliwości, jakie się pojawiają przy datowaniu. To znaczy ja wątpliwości nie mam. Wątpliwość mam co do raczej kompetencji osoby, która datowała tą tkaninę w Metropolitan Muzeum. To jest naprawdę dziwna sprawa. Bo tkanina jest wręcz typowa, można powiedzieć. Taka bardzo reprezentacyjna dla wzornictwa i tutaj żadnych właśnie wątpliwości być nie powinno. Bardzo tutaj znowu podobna tkanina z kolei uważana za hiszpańską w Metropolitan Muzeum. Znowu XVIII wiek. Ja się z tym znowu nie zgadzam. Ewidentnie XVII. Podobny luźny splot, podobna kompozycja. Wszystko takie bardzo typowe. Dużo się tutaj nie wyjaśniło, raczej chciałam Wam pokazać ciekawy styl, zwrócić uwagę na te tkaniny portugalskie, które są po prostu bardzo nietypowe i te stroje z początku XVIII wieku. Podejrzewam, że mantuły oraz negliże takie protorokokowe mogły być z tego właśnie szyte.
Jeżeli jesteście rekonstruktorami i jesteście zainteresowani tym stylem, no to niestety muszę Was rozczarować, takich tkanin nie można nigdzie kupić, projektanci się nimi nie interesują, one są po prostu mało spopularyzowane przez historię sztuki, nie opracowane, w związku z tym po prostu przeciętny projektant tkanin i mody obecnie za bardzo sobie nie zdaję z ich istnienia sprawy. Natomiast właśnie Kasia Janiszewska ostatnio podsunęła mi ciekawy pomysł. Być może kiedyś z tego skorzystam. Znacie na pewno takie pracownie, gdzie można zamówić sobie własnego projektu druk na tkaninie, zwłaszcza na bawełnie, na przykład Cotton Bee, wiem, że jest też inna taka pracownia. Wysyłacie po prostu nawet zwykły JPEG, to nie musi być opracowane wcale na krzywych, zwykły JPEG z raportem i oni Wam to drukują na bawełnie. Ale myślę, że można się z nimi też dogadać i zamówić sobie również wydruk na jedwabiu, na tafcie albo na atłasie. I myślę, że można właśnie sobie opracować na komputerze właśnie wzory zaczerpnięte właśnie z takich unikatowych tkanin, których nie da się kupić. Także wszystko przed Wami, nic nie stracone i możecie właśnie sobie coś takiego zamawiać. Mam nadzieję, że ten wykład okaże się również dla Was interesujący. W kolejnych odcinkach będę omawiać tkaniny bizar, a także tkaniny koronkowe, tkaniny realistyczne w stylu Revela i kolejne. Zobaczymy, jak długo dam radę po prostu, ile jeszcze będę mogła po prostu przygotować, na ile mi starczy wiedzy i impetu też, bo wymaga to sporo ode mnie jednak energii, żeby mówić o takich tematach. Także dziękuję Wam i do zobaczenia.